Magdalena Zawadzka, aktorka, która zagrała w około 100 filmach i spektaklach teatralnych, gościła w Ełckiej Bibliotece. Publiczność nie zawiodła. Wielu ełczan chciało zobaczyć aktorkę na żywo, nie tylko na szklanym ekranie. Bardzo lubię ją, szczególnie pamiętam ją w roli Basi i wielu innych. Jestem wielbicielką aktorstwa Magdy Zawadzkiej, nieżyjącego jej męża Gustawa Polubka. A skoro pani przyjechała do nas, to trudno, żeby nie skorzystać, nie posłuchać, nie zobaczyć. Magdalena Zawadzka najbardziej jest kojarzona z postacią Basi Wołodyjowskiej. Ona sama wspomina tę rolę z sentymentem, ale nie wartościuje granych przez siebie postaci, nie dzieli ról na bardziej czy mniej lubiane. Każda rola, którą podejmowałam się w życiu grać, starałam się, żeby była tą naprawdę jakąś ważną dla mnie. W każdym razie żadnej nie zlekceważyłam i w związku z tym nie mogę powiedzieć, grała mi w filmie, i w telewizji, i w teatrze, no żeby tak nagle jedną wybrać z ponad setki ról, to ciężko. Aktorka jako 22-letnia kobieta zagrała w filmie Janusza Majewskiego Sublokator. Wcieliła się w rolę uczennicy Małgosi marzącej o zabiciu swej cioci. Magdalena Zawadzka oprócz tego, że jest aktorką, także śpiewa, chociaż może z tej strony znają niewiele osób. Tylko że ja się nie nagrywam na płyty, ani nie mam swoich show w sali kongresowej. Jestem, po prostu śpiewam jak potrzeba, nie jest to moje główne zajęcie, ale od lat śpiewam, miałam nawet swoje recitale w telewizji, występowałam w kabarecie Dudek i w kabarecie Pod Egidą. Do Ełku przyjechała, by promować książkę swego męża, zmarłego w ubiegłym roku, Gustawa Holoubka. Wspomnienia z niepamięci to sentymentalna podróż aktora i reżysera do czasów swego dzieciństwa i młodości w Krakowie. Małżeństwo Magdaleny Zawadzkiej i Gustawa Holoubka trwało 35 lat. Według przyjaciół była to idealna para. Bardzo ciężko by mi było teraz na przykład wylać na głowę mojego męża kubeł jakichś niedobrych wspomnień, bo ich po prostu nie było. A być może, że wielu osobom wydają się te wspomnienia idealne, dlatego że sami nie mają czegoś naprawdę miłego, serdecznego i kochanego w domu, co warto potem wspominać. Dlatego nie wierzą, że można żyć w taki sposób razem, żeby raczej pielęgnować dobro w związku niż zło. Wspomnienia Gustawa Holoubka wielu ełczan zabrało ze sobą do domu.